Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go prezentuje. Norwegia. Kraj fiordów, cynamonowych bułeczek, ropy i pokojowej Nagrody Nobla. Jak to się ma do mrocznego obrazu, który znamy z książek i seriali? Z jednej strony to kraj o jednym z najniższych wskaźników przestępczości w Europie, z drugiej? I tą drugą stroną będziemy się właśnie zajmowały. Może w Norwegii popełnia się niewiele zabójstw, ale te, o których będziemy rozmawiać, mogłyby stanowić kanwę najlepszych i najmroczniejszych skandynawskich kryminałów. Marta Hopfer-Żil, Katarzyna Nocuń-Mszyca przedstawiają Krwawa Skandynawia. Stoję właśnie pod bramą prowadzącą do mieszkania Euronimusa. Jest styczeń, jest przedpołudnie, ale nie ma słońca, jest dosyć ponuro. Oczywiście, kiedy Varg dojechał do Oslo, było już zupełnie ciemno. Myślę, że atmosfera mogła być dość podobna. Marta Hopfer-Żil i Katarzyna Nocuń-Mszyca przedstawiają Krwawa Skandynawia, odcinek pierwszy. Śmierć, szatan i black metal. Historia zespołu Mayhem. W nocy 10 sierpnia 1993 roku basista norweskiego black metalowego zespołu Mayhem brutalnie zamordował swojego kolegę z zespołu Euronimusa, zadając mu 23 ciosy nożem. 2 w głowę, 5 w kark i 16 w plecy. Ciało chłopaka znalazł na schodach sąsiad. Tak dopełniła się chyba najbardziej krwawa i przerażająca karta w historii szeroko pojmowanego rock'n'rolla. Historia Mayhem jest naznaczona krwią, zniszczeniem i śmiercią. Tak, wiem jak to brzmi. Ale w przypadku tego zespołu to nie jest pretensjonalna metafora. W tej sprawie mamy brutalne morderstwo, a nawet 2, jak się za chwilę przekonamy. Wyjątkowo krwawe samobójstwo, odór gnijących zwierząt, biżuterię z ludzkiej czaszki i dziesiątki płonących kościołów. I tu od razu informacja dla naszych słuchaczy. W tej historii będzie się przewijało wiele osób. Dlatego dla ułatwienia, za wyjątkiem Varga, będziemy się posługiwać ich pseudonimami. Natomiast pełne imiona i nazwiska oraz najważniejsze daty znajdziecie w opisie odcinka. A teraz wróćmy do naszej sprawy. Ponieważ jest ona równie mroczna, co wielowątkowa. Zacznijmy dosłownie od początku, czyli od powstania zespołu Mayhem. Początek. W 1983 roku powstaje grupa Mayhem. Jej liderem natychmiast staje się basista Euronimus. W 1983 roku grupka norweskich nastolatków postanowiła założyć kapelę. Nie jest to, umówmy się, jakieś specjalnie szokujące zdarzenie. Pewnie codziennie na całym świecie dzieciaki zakładają setki zespołów. Nie jest też zaskoczeniem, że zbuntowani 15-latkowie nie założyli boys bandu, tylko chcieli grać ciężką, ostrą muzykę. Ale niewielu zespołom udaje się to, co Euronimusowi i jego kolegom. Mayhem zdefiniował bowiem norweski black metal. Poprosiłam Jordana Babule z Tylko Rocka, żeby spróbował opisać, czym się różni black metal od na przykład death metalu, ale w taki sposób, żeby nawet słuchacze, którzy nigdy takiej muzyki nie słuchali, mogli ową różnicę poczuć. W black metalu najważniejszy jest ten diabelski, zimny, ponury, mistyczny klimat, tak? A death metal jest taki bardzo ciężki, gorący właśnie, tak? To jest taka muzyka, że po prostu przywala cię stosem głazów, tak? I pospala ogień pod tobą. Jednak to nie członkowie Mayhem wymyślili ten gatunek. Euronimus był fanem brytyjskiego Venom, zresztą od ich piosenki Mayhem with Mercy wziął nazwę dla swojego zespołu. Na czym więc polegała różnica między brytyjskim a norweskim podejściem? Pozornie były bardzo podobne. Brytyjski Venom też kochał krew, mrok, szatana, okultyzm itd.
Dziennikarz muzyczny Zbigniew Zegler z zzpoleca.pl mówi o tym tak. Zespół Venom miał gigantyczne poczucie humoru i wszystko, co pojawiało się, wszystkie makabreski, które się pojawiały w tekstach Venomu, no, nigdy nie były brane na serio przez Kronosa, Mantasa i Abadona, czyli założycieli Venomu, a rzucone na podatny grunt norweskich nastolatków w drugiej połowie lat 80. No, zostało przyjęte wprost. Bartosz Cieślak z Noise Magazine ma podobną opinię. Mayhem w 86 i 7 roku przenieśli tę konwencję poziom wyżej. To znaczy oni wzięli coś, co już istniało i co było no, wizerunkiem. Tak? To był pewien teatrzyk szoku, którym zespoły posługiwały się, aby w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę albo w jakiś sposób uduchowić swoją muzykę. I to i stwierdzili, że na potrzeby swojego zespołu umawiają się, że to, co jest konwencją, oni biorą na serio. Aha, okay. I następnie zaczynają poszukiwać tej ekstremy zarówno w życiu, jak i w muzyce, jak i w otoczce. I to wszystko ma być spójnym, pełnym poszukiwaniem skrajności w każdej sferze swojego funkcjonowania. To wszystko było obliczone na bycie jak najbardziej ekstremalnym, jak najbardziej radykalnym i jak najbardziej szokującym w obrębie tego gnuśnego, bezpiecznego i cieplarnianego społeczeństwa norweskiego. Bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie jest historia chłopaków ze slumsów czy z patologicznych rodzin, którzy musieli walczyć o przetrwanie. Pamiętajmy, że w 1969 roku w Norwegii odkryto złoża ropy, więc Euronymous i spółka wychowywali się już w bogatym, opiekuńczym państwie. Mogli się odcinać od tej wspomnianej już gnuśności i protestanckiej moralności. Ale robili to za pieniądze rodziców i państwa. Zbigniew Zegler zauważa. Oni wyrośli w jednym z najbogatszych społeczeństw Europy. Mieli wszystko. Jordan Babula z magazynu Tylko Rok dodaje. Nie wiem, czy to nie jest taka sytuacja jak z tego tanga mrożka, tak? Czyli, że zawsze się ci młodzi muszą jakoś zbuntować, tak? Czyli jak nie mogą przeciwko biedzie, to mogą przeciwko bogactwu i dobrobytowi. Bartosz Cieślak stawia to nawet w szerszym kontekście. Kiedy robi się wywiady z zespołami z innych rejonów świata, którzy w tym samym czasie grali na przykład właśnie w Grecji. To są wspomnienia ludzi, którzy no, zmagają się z otoczeniem. Tak? Nie mają gdzie grać, nie mają na czym grać, ale bardzo chcą grać. To są wątki, które w żaden sposób nie przewijają się we wspomnieniach dzisiejszych gwiazd norweskiego metalu. Oczywiście to, że się ma na czym grać, jeszcze nie gwarantuje sukcesu. A Mayhem, mimo trudności ze znalezieniem odpowiedniego wokalisty, grało koncerty i nagrywało. W drugiej połowie lat 80. udało im się zdobyć sporą popularność. Może nie taką mainstreamową, ale niewątpliwie w środowisku metalowym byli liczącym się graczem. Chociaż Zbigniew Zegler uważa, że to nie była do końca zasługa granej przez nich muzyki. Ja myślę sobie, że chłopcy, trzeba podkreślić, że to byli chłopcy, którzy stworzyli Mayhem, poza Euronymousem nawet nie umieli grać. Więc dla nich, tak jak punki dekadę wcześniej, którzy chcieli być groźni, niebezpieczni, czy heavy metalowcy, nawet thrash metalowcy już później w połowie lat 80., byli trochę na pokaz groźni, a norwescy black metalowcy byli bezkompromisowi naprawdę, bo niewiele mieli innego do zaproponowania. Czyli ta bezkompromisowość też brała się z tego, co oni mogli w danym momencie zaoferować swoim odbiorcom. No, nie trudno jest być bezkompromisowym black metalowcem, okultystą czy satanistą, jak się ma 17 czy 19 lat, nie ma się żadnych zobowiązań tak naprawdę. Uważam, że Mayhem nie jest w tamtym czasie, ten pierwszy Mayhem, nawet z Deadem, nie jest zespołem, który porwałby tłumy, gdyby nie ta otoczka. Mhm. Atawizmy, eskapizm, plemienne rytuały wymieszane z okultystyczną czy satanistyczną otoczką, wspierane taką fascynacją, złem na każdej płaszczyźnie, też tym złem zinstytucjonalizowanym. Jedną rzecz warto podkreślić. Euronymous od najmłodszych lat uczył się grać na różnych instrumentach i był naprawdę utalentowanym gitarzystą.
to od początku stawiało go na pozycji lidera w zespole. Jeśli dodamy do tego dominującą osobowość i fakt, że rodzice Euronimusa właściwie finansowali całe przedsięwzięcie, to trudno się dziwić, że reszta członków Mayhem nie miała tak naprawdę za wiele do gadania. Ale wkrótce do zespołu dołączył ktoś, kto był nie tylko równie, a może nawet bardziej utalentowany, ale pod pewnymi względami znacznie bardziej ekstremalny. Istota nie z tego świata. W 1988 do zespołu dołącza nowy wokalista Dead. Jego pojawienie się będzie dla Mayhem swego rodzaju punktem zwrotnym. Niektórzy nawet twierdzą, że gdyby nie tragiczna historia tego młodego Szweda, nie doszłoby do późniejszego brutalnego zabójstwa Euronimusa. A tak wspomina pojawienie się 19-letniego wówczas Deada, basista zespołu Mayhem, Necrobutcher. Dead dowiedział się, że szukamy wokalisty i wysłał nam przesyłkę. Akurat to ja ją otworzyłem. W środku był list, taśma z demo i ukrzyżowana mysz. Już się rozkładała i strasznie śmierdziała. Ten chłopak był dziwny, ale za to jaki miał wokal. Zapytałam Bartosza Cieślaka o to, czy pojawienie się Deada było dla Mayhem jako dla zespołu punktem przełomowym. Zdecydowanie dołączenie Deada wyniosło ten już ekstremalny byt na zupełnie inny poziom. On był na warunki oczywiście tego gatunku bardzo dobrym wokalistą, bardzo charyzmatycznym, bardzo szalonym. On wprowadził tę ekspresję, która do dzisiaj jest w jakiś sposób inspirująca i kopiowana. A Zbigniew Zegler dodaje. W jaki sposób on też używał swojego wokalu, pokazywało, że no tutaj nie było jakiegoś kalkulowania, to nie było 75% możliwości, tylko on po prostu tam, przepraszam, wyżwigiwał siebie. On utożsamiał się z demonami, z jakimiś tam umęczonymi duszami i oddawał to w cudzysłowie śpiewie. Bo Dead rzeczywiście wielokrotnie powtarzał, że nie jest człowiekiem, tylko istotą z innego świata. I trochę tak wyglądał. Z tymi długimi blond włosami, jasną skórą i takim nieobecnym spojrzeniem. Przypominał trochę elfa albo anioła z obrazów prerafaelitów. Ale jak już wspomniał Zbigniew Zegler, z aniołami się zdecydowanie nie identyfikował. Wręcz przeciwnie. Jego teksty, rysunki i poezja były wypełnione już nawet nie fascynacją, ale tęsknotą za śmiercią. I zdecydowanie pokazywał tę tęsknotę na scenie. Bartosz Cieślak opisuje to tak. Jego ekscentryczne zachowania potrafiły zafascynować. To był człowiek, który rzeczywiście robił to, co się o nim mówi, to znaczy o zwierzęce zwłoki przed koncertami, żeby wprowadzić się w odpowiedni stan umysłu. Zakopywał w ziemi ubrania, żeby przesiągły tym zapachem. Nie tylko ubrania. Chodziły plotki, że Dead przynajmniej raz sam się zakopał, żeby jego skóra była zimna i pachniała rozkładem. W skrócie, chciał się poczuć jak trup. W tym też miał mu pomóc specjalny makijaż, tak zwany corpse paint. Oczywiście w podobny sposób, używając bieli i czerni, malowali się już wcześniej na przykład Alice Cooper czy Kiss, ale więcej w tym było teatru i przerysowania. A Dead nie chciał być cool. Jemu chodziło o naprawdę trupi, nieludzki, demoniczny wręcz wygląd. Ale corpse paint czy samo okaleczanie się na koncertach to nie wszystko. Dead chciał, żeby muzyki Mayhem słuchali tylko prawdziwi fani. Krążą opowieści o jednym z występów, na którym pojawiło się około 300 osób, ale po tym jak podczas drugiej piosenki członkowie zespołu zaczęli rzucać w tłum świńskimi łbami, większość, czyli według Deada pozerzy, wyszła. Wokalista Mayhem podsumował to w jednym z wywiadów tak. Jeśli ktoś nie lubi, jak mu się rzuca zakrwawionym i gnijącym mięsem w twarz, to może spadać. To wszystko budowało jego legendę. Ale co tak naprawdę kryło się za trupim makijażem i makabrycznymi przedstawieniami? Nie ma sensu diagnozować na odległość nieżyjącej osoby, ale Bartosz Cieślak zwraca uwagę na to, że te mroczne zachowania mogły mieć swoje drugie dno. 2 lata temu bodajże norweska telewizja wyemitowała 4-odcinkowy serial Helvete, dokument o historii norweskiego black metalu, w którym po raz pierwszy słyszymy perspektywę brata Deada. I brat jego, starszy brat, kreśli młodego, zagubionego, pogrążonego w depresji chłopaka.
dowiadujemy się, że ten legendarny, mroczny wokalista został za młodu napadnięty i pobity do takiego stopnia, że przeżył śmierć kliniczną. Czy problemy psychiczne Deada wynikały tylko z dramatycznych doświadczeń dzieciństwa, czy były też inne czynniki? Trudno powiedzieć, ale nie da się ukryć, że przebywanie w środowisku, które gloryfikowało śmierć i przemoc, w którym samo okaleczanie było przyjmowane z ogromnym entuzjazmem, mogło te problemy tylko pogłębić. Zresztą już w Sylwestra 1990 roku Dead próbował się zabić. Był w tak złym stanie, że reszta zespołu musiała go skuć kajdankami, żeby się uspokoił. Nawet jego mieszkająca w Szwecji rodzina czuła, że jest z nim źle i zaczęła się o niego poważnie martwić. Ojciec chłopaka desperacko próbował namówić go, żeby wrócił do Sztokholmu i szukał pomocy. Dead odmówił, a jego stan systematycznie się pogarszał. I to nie było tak, że jego koledzy nie zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje. Wręcz przeciwnie. Euronymous wydawał się zachwycony tym faktem. W wywiadzie dla Morbid Zine powiedział: Dead jest chory psychicznie. Zawsze chciałem mieć kogoś takiego w zespole. Członkowie Mayhem mieszkali wtedy w chacie w lesie w Krokstad. Okoliczni mieszkańcy się ich bali i zabraniali dzieciakom się do nich zbliżać. Trudno im się zresztą dziwić. Sami słyszeliście wcześniej te mroczne dźwięki, które wydobywał z siebie Dead. No to teraz wyobraźcie sobie, że one dobiegają do was z głębi gęstego norweskiego lasu. Członków Mayhem to chyba cieszyło. W końcu chcieli być złem wcielonym. Ale stosunki między Euronymousem i Deadem robiły się coraz bardziej napięte. I to nie był tylko konflikt na zasadzie młodzi kolesie mieszkają razem w chacie na pustkowiu i zaczynają sobie działać na nerwy. Podobno Euronymous zachęcał Deada do samookaleczania się i kontemplowania samobójstwa. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że to podbijało wizerunek Mayhem jako najmroczniejszego zespołu w historii. Zbigniew Zegler zauważa. Pojawienie się Deada spowodowało, że oni już wiedzieli, że to jest na pewno ten kierunek. Reakcji publiczności na koncertach, na to, jak on się ciął, powodowały, że to się zrobiła samonapędzająca się machina pełna przemocy i coraz bardziej radykalnych pomysłów na to, jak się prezentować. A że Dead coraz bardziej cierpiał? No cóż, niektórzy chyba uważali to za coś dobrego. Chodzą plotki, że Euronymous po prostu, nie da się tego inaczej nazwać, dręczył Deada. Hellhammer, perkusista Mayhem, wspomina, jak Euronymous puszczał na full muzykę, a nie mogący zasnąć Dead uciekł do lasu. Euronymous poszedł za nim i zaczął strzelać ze swojej strzelby. Doprowadzony do ostateczności Dead rzekomo zaatakował wtedy Euronymousa nożem. Dead is dead. W 1991 roku Dead popełnił samobójstwo. To, co zrobił potem Euronymous, zbudowało krwawą legendę Mayhem. Nadeszła Wielkanoc 1991 roku. I znowu krążą plotki, że Euronymous doskonale wiedział, co się stanie. Że specjalnie doprowadził do tego, że 22-latek został wtedy sam. Tego dnia Dead postanowił wrócić do swojego metaforycznego domu. Najpierw poszedł do lasu i spróbował podciąć sobie żyły. Nie krwawił jednak tak bardzo, jak się spodziewał. W desperacji wrócił więc do chaty i kręcił się po domu. W końcu znalazł strzelbę Euronymousa i strzelił sobie w głowę. Zostawił krótki list. Wybaczcie tę krew, ale podciąłem sobie nadgarstki i szyję. Zamierzałem umrzeć w lesie, żeby minęło kilka dni, zanim ktokolwiek mnie znajdzie. Należę do lasu, zawsze należałem. I tak nikt nie zrozumie powodów, dla których to zrobiłem. Ale żeby wam to chociaż powierzchownie wytłumaczyć. Nie jestem człowiekiem. To jest tylko sen, a ja się niedługo obudzę. Pierwszy wrócił do domu Euronymous. Drzwi były zamknięte, więc postanowił dostać się do środka przez okno w sypialni Deada. I tam właśnie znalazł jego ciało. Co robi człowiek, który właśnie odkrył, że jego kumpel z zespołu się zabił? Jeśli ten człowiek jest Euronymousem, to wraca do miasteczka, kupuje jednorazowy aparat i robi zwłokom zdjęcia. Podobno wcześniej jeszcze upozował ciało i położył nóż na strzelbie, bo uznał, że odwrotne ułożenie, w jakim je znalazł, jest za mało dramatyczne.
Następnie zabrał z podłogi kawałki czaszki Deda. Już wtedy pewnie rysował mu się w głowie plan. Później zrobił z nich amulety, które wysłał do najbardziej zaufanych osób ze środowiska. Taki naszyjnik wraz z listem Euronimusa można było kupić jeszcze kilka lat temu za 3,5 tysiąca dolarów. Czy kiedy sesja zdjęciowa i kwestie pamiątek były już załatwione, Euronimus wezwał policję? No nie. Wcześniej jeszcze zadzwonił do perkusisty Mayhem Hellhammera. Dead zrobił coś zajebistego. Zabił się. Pomyślałem, odwaliło ci? I zapytałem, jak toż zajebistego? Wyluzuj, wszystko sfotografowałem. I dopiero wtedy Euronimus wezwał odpowiednie służby. Trudno się dziwić, że po tym wszystkim policja początkowo zakładała zabójstwo i podejrzewała o nie członków zespołu. I choć ostatecznie ich oczyszczono, to w środowisku zaczęły krążyć plotki, że Euronimus zabił Deda. Ułożenie broni miało być dowodem, że najpierw go zastrzelił, a potem pociął. A jeśli nawet nie pociągnął za spust, to aktywnie zachęcał wokalistę Mayhem do samobójstwa. Te plotki będą w ciągu dalszym tej historii bardzo istotne. Podsycało je zresztą zachowanie Euronimusa. Wprawdzie w jednym z listów stwierdził, że bardzo trudno będzie im znaleźć drugiego takiego wokalistę, ale brzmiało to raczej jakby opisywał problem organizacyjny, a nie śmierć kolegi. Można powiedzieć, że wydawał się zadowolony z sytuacji. Właściwie to nawet nie wydawał się, co był zadowolony. W jednym z wywiadów stwierdził nawet: zrobił nam tym najlepszą promocję. Euronimus opowiadał nawet, że myślał o tym, żeby zjeść mózg Deda, ale wydał mu się trochę nieświeży. Na pogrzeb Deda pojechał do Szwecji tylko basista zespołu Necrobutcher. On był chyba najbliżej ze zmarłym wokalistą. Twierdził zresztą, że uważał go nie tyle za przyjaciela, ale wręcz za brata. Więc to wszystko, co mówił i robił Euronimus, delikatnie mówiąc, go wkurzało. No więc kiedy Euronimus oświadczył, że wpadł na kolejny genialny pomysł, te foty, które zrobił martwemu Dedowi, to przecież będzie świetna okładka płyty. Necrobutcher dostał szału. Zabronił Euronimusowi wykorzystywać zdjęcie. Mógł sobie oczywiście zabraniać. Euronimus go po prostu olał i fotografia znalazła się na bootlegu Mayhem Dawn of Black Hearts. Tego było już za wiele. Necrobutcher odszedł z zespołu. Czy Euronimus się tym przejął? No nie bardzo. W jednym z listów nazwał wręcz Necrobutchera mięczakiem i stwierdził, że akurat basistę to z palcem w nosie znajdzie. Zresztą i tak miał już nowy plan. Piekło i Black Circle. Euronimus otwiera w Oslo sklep muzyczny i zaczyna gromadzić wokół siebie fanatycznych wyznawców. Euronimus postanowił wymyślić siebie na nowo jako kapłana black metalu. Zaczął pozować na satanistę i to takiego hardkorowego. Twierdził nawet, że oficjalny kościół szatana jest zbyt proludzki. Tak, nie przesłyszeliście się. Kościół szatana był zbyt proludzki. I poniekąd Euronimus miał rację. Kościół szatana twierdził, że człowiek powinien dążyć do przyjemności i szczęścia. Jeśli nikogo nie krzywdzi, to może robić co chce. Euronimus tymczasem widział szatana w taki stereotypowy, chrześcijański sposób, jako wcielenie wszelkiego zła. Nie chciał, żeby ludzie byli szczęśliwi, bo ich szczerze nie znosił. Pragnął za to szerzyć nienawiść i smutek. Padały nawet stwierdzenia, że gdyby jego dziewczyna umarła, to by nie rozpaczał, tylko zbezcześcił zwłoki. W skrócie, bardzo się zaangażował w tworzenie swojego mrocznego wizerunku. Przyjaciel z czasów nastoletnich twierdził, że Euronimus był dobrym człowiekiem, a ta szatańska persona została stworzona tylko na potrzeby promocji black metalu. Jednak w następnym zdaniu dodawał, że Euronimus zawsze miał fan z popychania ludzi do przekraczania ich granic i zbawienia się ich emocjami. Zresztą przypomnijmy sobie jego zachowanie po śmierci Deda. To wszystko raczej nie mieści się w definicji dobrego człowieka. W połowie 1991 roku Euronimus otwiera w Oslo na Schweigartsgate 56 sklep muzyczny Helvete, czyli Piekło. Założył również własną wytwórnię płytową Death Like Silence Production, w której chciał wydawać prawdziwe zespoły black metalowe. Pewnie część z was zaczęło się zastanawiać, jakim cudem 23-latek bez stałej pracy miał kasę na sklep i wytwórnię płytową. Odpowiedź jest prosta.
Oba przedsięwzięcia finansowali jego rodzice. Mówię o tym nie po to, żeby się wyzłośliwiać, ten fakt okaże się później dość istotny. A jak było w piekle? No ja właśnie stoję przed nim, to nieduży budynek w dzielnicy Gamlebyen, Stare Oslo. Wygląda niegroźnie jak na piekło. Dziś mieści się tutaj Nosebleed Records, Nessa Blue Records i Muzeum Black Metalu. Jest wciśnięte między dość popularne, nawet bym powiedziała trochę snobistyczne, bar wegański i pizzerię. Schweigerts Gata tętni teraz życiem, jest zupełnie innym miejscem niż było w latach 80. i 90. Ta dzielnica Oslo znacząco się zmieniła. Mieszka tutaj sporo młodych rodzin z dziećmi, jest sporo, nazwijmy to szczerze, hipsteriady. Jednak do Nesseblu wciąż wchodzą ludzie, którzy rozumieją black metal, rozumieją metal i chcą się dowiedzieć czegoś więcej. I tak, mogłam wejść do środka. No i jestem w tym piekle. Jak zapewne słyszycie pogłos, to jest właśnie pogłos piekła. Jest to maleńka piwnica. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wielki napis black metal na ścianie. Widać, że działo się tu wiele. Są fragmenty starej trumny, jest tron. No, muszę przyznać, że robi to dosyć silne wrażenie. Do tej głównej izby z tym legendarnym napisem black metal wchodzi się poprzez labirynt piwnicznych korytarzy. No a potem jest się tu. Jakoś wydawało mi się, że pomieszczenie będzie znacznie większe, jest maleńkie, jest po prostu taką klasyczną małą piwnicą. Skoro już wiemy, jak tam było, to Bartosz Cieślak przybliży nam znaczenie Helwety dla środowiska. Ten sklep stał się punktem zbornym dla lokalnych metalowców, którzy się tam poznawali, którzy nawiązywali znajomości, a następnie przychodzili przez pewne stopnie wtajemniczenia do tego tak zwanego inner circle, żeby do tego elitarnego grona i być tym bardzo, bardzo mrocznym i złym metalowcem. Bo w piekle gromadziło się coraz więcej dzieciaków. I to naprawdę dzieciaków. Sam Euronymous miał wtedy 23 lata, ale przychodzili do niego nawet 14-latkowie. I ci młodzi black metalowcy uważali Euronymousa za swojego lidera. On nie był jednak typem, który siedzi sam w domu, kontempluje zło i się samookalecza. Wolał inspirować swoich fanów do takich zachowań. Lubił być w centrum uwagi i otaczać się ludźmi. Jeden z byłych członków Mayhem zezna później, że Euronymous pragnął władzy. Chciał być szanowany i traktowany jak król. Dlatego pewnie zaczął organizować tak zwany czarny krąg z podziałem na krąg wewnętrzny, inner circle, do którego należał on oraz elitarna grupa black metalowych muzyków oraz krąg zewnętrzny złożony z ich oddanych fanów. I kiedy mówię oddanych, to nie mam na myśli takich, którzy kupią każdą twoją płytę i pojadą na koncert do innego miasta. Oddanych w sensie takich, którzy naprawdę zrobią dla swojego idola wszystko. W 1992 roku dynamika środowiska uległa zmianie. Na scenę wkroczył bowiem Varg Vikernes. 19-latek tak naprawdę miał na imię Christian i urodził się w Bergen. Zmienił imię na Varg, bo Christian kojarzyło mu się z chrześcijaństwem, a on chrześcijaństwa, delikatnie mówiąc, nie lubił. Zresztą niedługo to udowodni. Vikernes chciał, żeby Euronymous wydał płytę jego solowego projektu Burzum. Euronymous był z kolei zafascynowany młodszym kolegą i jego totalną bezkompromisowością. Przynajmniej początkowo relacja Euronymousa i Varga przypominała więc układ między mistrzem i jego protegowanym. Sam Varg bez wątpienia jest postacią kontrowersyjną. Tak opisywał go jeden z byłych członków zespołu Mayhem. Spotkałem Varga tylko kilka razy, ale wydał mi się po prostu głupi. Ale on był wtedy bardzo młody, więc nie jestem pewny, czy nie pomyliłem młodości z głupotą. Nawet nasi goście mają odmienne zdanie w kwestii oceny jego muzyki.
Zbigniew Zegler powiedział. Śmiem przypuszczać, że gdyby Warg nie dołączył do Mayhem, to sam nigdy nie odniósłby sukcesu jako muzyk. Natomiast Bartosz Cieślak stwierdził. Black metal jest najbardziej wpływowym podziemnym gatunkiem metalu XXI wieku. Najbardziej wpływowego podziemnego metalu XXI wieku. Varg Vikernes jest najbardziej wpływowym artystą. To jest moje zdanie. Z kolei Jordan Babula tak opisał muzykę Burzum. Znaczy Burzum, jeśli chodzi o samą muzykę, to no to też jest taki, wiesz, archetyp black metalu. Natomiast jeśli chodzi o samego Varga, to nie przebiera on w słowach. Facet jest naziolem, mordercą i psychopatą. W tym czasie Euronymous zaczął mówić, że black metal musi być bardziej ekstremalny. Według zeznań z procesu wielokrotnie opowiadał m.in. o zabijaniu i torturach. Ale był też ewidentnie człowiekiem, który dużo mówił, a mniej robił. W przeciwieństwie do Varga. Płoną kościoły, giną ludzie. Czarny krąg, skupiony wokół Euronymousa, coraz bardziej się radykalizuje. W marcu 1992 roku wytwórnia Euronymousa wydała debiutancki album Burzum. Varg bardzo chciał promować swój projekt, a jednocześnie, jak już wspomniałam, nienawidził chrześcijaństwa, więc wpadł na pomysł, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. 6.06.1992 roku o 6 rano, zwracam uwagę na subtelne 666, podpalono 12-wieczny kościół słupowy w Bergen, jeden z najstarszych tego typu w Norwegii. Początkowo policja podejrzewała, że w kościół trafił piorun. Chyba nie mieściło im się w głowie, że ktoś mógłby zniszczyć ponad 800-letni zabytek. W końcu jednak ustalono, że było to celowe podpalenie. Varg znalazł się nawet w kręgu zainteresowania policji, ale nie było przeciw niemu mocnych dowodów. Bynajmniej nie dlatego, że on się z tym jakoś specjalnie krył. Wręcz przeciwnie. Nie dość, że chętnie opowiadał o tym znajomym, to jeszcze zdjęcie płonącego kościoła wylądowało na okładce drugiego albumu Burzum pod równie subtelnym tytułem Aske, w tłumaczeniu na polskim Popioły. Ciekawe, czy do Euronymousa już wtedy docierało, że protegowany staje się powoli rywalem. 2 miesiące później zrobiło się jeszcze poważniej. W sierpniu 1992 roku 18-letni Faust, wówczas perkusista zespołu Emperor, zamordował w Lillehammer przypadkowego mężczyznę. Zadał mu 37 ciosów nożem. Później pojawiły się opinie, że mężczyzna napastował Fausta i dlatego ten go zabił. Ale jak słusznie zauważył nekrobaczer, napastowany nastolatek zadałby pewnie jeden, może dwa, trzy ciosy i wiał. Zresztą Faust finalnie przyznał, że zabił, żeby poczuć, jak to jest. Chciał sprawdzić, jak czuje się nóż wbijany w ludzkie ciało. A ofiara ze swoją propozycją seksualną niestety po prostu mu się nawinęła. Po morderstwie Faust nie bardzo wiedział, co ma potem ze sobą zrobić, więc pojechał do Oslo i powiedział Euronymousowi i Vargowi, że zamierza pójść na policję i się przyznać. Koledzy jednak zgodnie uznali, że to głupi pomysł. Padli na znacznie lepszy. W nocy 23 sierpnia 1992 roku cała trójka poszła spalić kaplicę na Holmenkollen w Oslo. Varg ostatecznie został skazany za jeszcze 2 podpalenia, ale członkowie zewnętrznego kręgu szybko podłapali nową modę i w całej Norwegii spłonęło około 50 kościołów. Norweski black metal już na zawsze w szerokiej świadomości połączył się z płonącymi świątyniami. O dziwo najlepiej podsumował tamten okres sam Varg w wywiadzie dla Metal Hammera z 2010 roku. Nakręcaliśmy czyste szaleństwo i głupotę alias zło. Ci, którzy chcieli dołączyć do grupy wybrańców, palili kościoły i bezcześcili groby. Jak to się stało, że tylu młodych ludzi dało się w to wkręcić? Na tym miał polegać black metal. Na byciu złym, radykalnym. A jeśli ktoś nie chciał taki być, to mógł zyskać łatkę pozera. Teraz to słowo jako obelga wydaje się wręcz śmieszne, ale nie zawsze tak było. Zbigniew Zegler tłumaczy. Ja doskonale pamiętam, jak w latach 80. Powiedzenie pozer wykluczało kogoś z grupy, absolutnie. Jeżeli chodzi o metalowców, było gorsze niż cokolwiek innego, bo wtedy nikt z kimś takim, kto no, to, tę przynależność do grupy traktował jako sens swojego funkcjonowania, w ogóle się nie zadawał. No, to jakby wyrzucenie poza nawias kogoś takiego, wyrzucenie na margines kogoś takiego, dla kogo bycie członkiem
takiej społeczności jak ten zewnętrzny krąg w Oslo, to było wszystko. Dla niego wykluczenie i powiedzenie, że jest pozerem, no, było tak naprawdę końcem. I nie chodziło tylko o ostracyzm środowiska. Czarny krąg wypowiedział wojnę metalowcom, których uważano za wcielenie pozerstwa. Podczas trasy koncertowej autobusy m.in. Paradise Lost zostały zaatakowane przez członków zewnętrznego kręgu. Podobno planowano porwania i zabójstwa rodzin szwedzkich muzyków, a 16-letnia dziewczyna próbowała spalić dom członka zespołu Therion. Chodziły plotki, że nastolatkę namówił do tego Varg. Pożar został jednak szybko ugaszony, a panowie nadal obrażali się w wywiadach. Jedyną prawdziwą ofiarą była owa 16-latka, która została aresztowana i ostatecznie trafiła do szpitala psychiatrycznego. Natomiast gdyby ktoś chciał być złośliwy, to mógłby powiedzieć, że sam Euronymous wydawał się pozerem. Dużo gadał, ale do faktycznego szerzenia zła się nie rwał. Za to zdecydowanie lubił przypisywać sobie wszelkie zasługi. W wywiadzie dla magazynu Kerrang! Z 93 roku skromnie stwierdził, że on wprawdzie osobiście kościołów nie podpalał, bo... To byłoby strasznie głupie, gdybym robił te rzeczy osobiście. Gdyby mnie złapano, to cała nasza organizacja by się zawaliła. A jak układały się stosunki między Euronymousem a Vargiem? Myślę, że każdy, kto trochę zna historię lub interesuje się szeroko pojętą popkulturą, jest w stanie zgadnąć. Klasyka. Dwóch młodych mężczyzn, z których jeden jest liderem, ma prestiż, powodzenie u kobiet i tak dalej, a drugi jest bardziej bezkompromisowy, kreatywny i nie boi się działać. W skrócie, między Euronymousem a Vargiem, delikatnie mówiąc, narastało napięcie. Atmosfery nie poprawiał fakt, że sytuacja całego środowiska nie wyglądała zbyt ciekawie. Jak przytomnie zauważył Nekrobaczer, wszystko by się prędzej czy później i tak wydało, bo takie sekrety może utrzymać kilka osób, a nie banda nakręcających się nawzajem chłopaków, bo pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia nie tylko z elitarnym wewnętrznym kręgiem, ale też ze znacznie liczniejszym kręgiem zewnętrznym. Jakby tego było mało, sklep i wytwórnia Euronymousa niewątpliwie zyskały status kultowych, ale to się absolutnie nie przekładało na sukces biznesowy. Sam Euronymous był jeszcze winien Vargowi pieniądze za tantiemy za sprzedaż płyt Burzum. Także ten, który jeszcze niedawno wzywał do tego, żeby black metal był bardziej ekstremalny, teraz próbował wyciszyć atmosferę i uspokoić rwącego się do działania Varga. Euronymous zaproponował mu, żeby dołączył do Mayhem i nagrał z nimi płytę. Varg się zgodził, ale uspokajać się nie miał zamiaru. Wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcał. Dwa wywiady. Konflikt między Vargiem a Euronymousem narasta. Ten pierwszy udziela wywiadu, który może ściągnąć poważne kłopoty na całe środowisko black metalowe. Na początku 1993 roku sprawą zainteresował się dziennikarz śledczy Finn Björk Tonder z gazety Bergens Tidende. Udało mu się namówić Varga na wywiad. W pokoju z zasłoniętymi oknami, ozdobionymi nazistowskimi i satanistycznymi symbolami, Varg opowiadał, jak to black metalowcy sieją chaos i zniszczenie. Ale Tonder nie był nastoletnim redaktorem fanzinu, który spija każde słowo padające z ust członka wewnętrznego kręgu. Stwierdził, że okej, ale takie bajeczki to każdy sobie może opowiadać. Trudno się oprzeć wrażeniu, że Varg dał się staremu wydze trochę podpuścić i wyjawił, że na schodach kościoła Fantoft znajdował się królik z obciętą głową. To trochę Tondera przekonało, bo był to szczegół, który znać mogła tylko osoba odpowiedzialna za podpalenia. Ale Varg się rozkręcał i dorzucił jeszcze informacje o zabójstwie w Lillehammer. Tak sam z siebie. Nie wskazał wprawdzie personalnie na Fausta, ale do tej pory nikt z policją na czele nie łączył tej sprawy ze środowiskiem black metalowym. Wywiad się ukazał, ale Tonder uznał, że sprawa jest naprawdę poważna i poszedł na policję. Varg został aresztowany. Ciekawe jest to, że później prawnik Varga będzie żądał niemal 5 milionów koron od Tondera i gazety za naruszenie ochrony źródła. Tonder się bronił i twierdził, że Varg pozwolił mu ujawnić swoją tożsamość. W dodatku utrzymywał, że ktoś, w domyśle Varg albo członkowie zewnętrznego kręgu, próbował go zastraszyć. Na swojej sekretarce znajdował na przykład nagrane dźwięki płonącego ognia. A
A jak wiemy, fani Varga nie mieliby problemu z podpaleniem domu osoby, którą ich idol uznałby za wroga. Tymczasem na środowisko padł blady strach. Varg już tym wywiadem ich trochę wsypał, ale co będzie, jak mu się wreszcie rozwiąże język? Mógł ich wszystkich pociągnąć za sobą. I co w tej sytuacji zrobił Varg? Wszystkiego się wyparł. Tak po prostu. Nie podpalał kościołów, z zabójstwem w Lillehammer nie mają nic wspólnego, a wywiad? To była po prostu próba wzbudzenia kontrowersji i wypromowania black metalu. Taka wkrętka, na którą wszyscy dali się nabrać. Policja znalazła się w kropce, bo tak naprawdę oprócz wywiadu nic na Varga nie miała i w końcu musieli go wypuścić. Ale tym razem dość miały osoby, które finansowały ten black metalowy interes, czyli rodzice Euronymusa. Uważali, że teraz sprawa zrobiła się zbyt poważna i zakręcili kurek z kasą. Tydzień po wyjściu Varga z więzienia piekło się zamknęło. Euronymus szalał z wściekłości. On chciał, żeby black metal był taką organizacją na kształt sekty, zamkniętą, niedostępną dla postronnych, czymś na kształt Hells Angels. A Varg się popisywał i wszystko zniszczył. Komercjalizował black metal, więc musiał zginąć. Może jednak ta wściekłość nie była aż tak wielka, bo w marcu 1993 roku Euronymus zgodził się razem z Vargiem udzielić wywiadu magazynowi Kerrang. To się trochę nie spina z jego wcześniejszymi twierdzeniami, bo jak to się miało do unikania rozgłosu? Szczególnie, że tytuł na okładce grzmiał: podpalenia, śmierć, satanistyczne rytuały. Przerażająca prawda o black metalu. Na tej okładce widnieje też słynne zdjęcie Varga. Twarz zasłaniają mu włosy, w skrzyżowanych na piersiach rękach trzyma dwa noże. Biorąc pod uwagę narastający konflikt i rywalizację między panami, Euronymus na 100% nie był zadowolony, że to nie on się tam znalazł. Nie trudno się domyślić, że te wszystkie publikacje wywołały ogólne poruszenie i ekstazę wydawców tabloidów. Sataniści to dla nich niezwykle wdzięczny temat, czego zresztą w Polsce też kilka razy doświadczyliśmy. Samego wywiadu nie ma też sensu omawiać, bo by był napisany mniej więcej w tym samym stylu co tytuł. Ale padło w nim jedno bardzo znaczące zdanie. Euronymus powiedział: gdybym miał dobry powód, żeby kogoś zabić, to z radością odsiedziałbym 20 lat. Wkrótce się okazało, że Euronymus jak zwykle gadał, a taki powód znalazł sobie Varg. Zabójstwo Euronymusa. 10 sierpnia 1993 Varg przyjechał z Bergen do Oslo i brutalnie zamordował Euronymusa. Wywiad w Kerrang ukazał się 27 marca 1993 roku. Przez następne kilka miesięcy konflikt między Vargiem a Euronymusem eskalował. Ten drugi niby próbował wyciszyć sytuację, wysłał nawet Vargowi nowy kontrakt, ale, że tak powiem, na mieście ciągle rozpowiadał, że Varga zabije. No i Varg miał w końcu dość. 9 sierpnia 1993 roku Varg pożyczył od matki samochód i ruszył w ponad 500-kilometrową podróż z Bergen do Oslo. Był z nim Snorre z zespołu Thorns. Droga z Bergen do Oslo to jedna z najpiękniejszych tras w Norwegii. Wodospady, góry, bajkowe niemal doliny z pasącymi się stadami kóz, coś niesamowitego. Chłopaki jednak chyba nie podziwiali krajobrazów. W bagażniku mieli noże, topór, kij baseballowy oraz ten nowy kontrakt, który Euronymus wysłał Vargowi, żeby rzekomo trochę wyciszyć ich konflikt. Na Tøyengata 40B dotarli o 3 rano 10 sierpnia 1993 roku. Hello. Hi Martin. Tak. Hei Martha, velkommen til Tøyenhagen Borettslag. Hei Martin. Skal vi ta det på norsk eller engelsk? Jeg tror vi skal ta det på engelsk. Okay, but then welcome. Witaj na Tøyengata. Miło cię widzieć. To trochę makabryczny powód, żeby odwiedzać naszą piękną społeczność złożoną ze 124 mieszkań. Tak, to smutna i krwawa historia. Bardzo często tam, przy tamtej bramie, która jest najbliżej korytarza, gdzie to się wszystko rozegrało. Bardzo często widać tam ludzi z aparatami. Czasami pytam, czy chcą wejść, bo brama jest zamknięta. Aha. Oni mówią, że chcą, a potem zawsze idą pod klatkę 40B. Aha.
Robią sobie selfie przy tych konkretnych drzwiach. Aha. Jesteśmy na miejscu. Drzwi są otwarte. Wchodzimy na Toyengata 40B. On mieszkał na ostatnim piętrze. No to idziemy na górę. Wchodzimy teraz po schodach. I to się wydarzyło dokładnie tutaj? Tak mi się wydaje, bo mieszkanie Euronymusa jest tam. Boże, aż mam dreszcze. Varg przekonał Euronymusa, żeby go wpuścił do mieszkania, używając jako pretekstu owego kontraktu. Kiedy Euronymus odwrócił się, żeby wziąć długopis, Varg wyjął nóż i zaczął go brutalnie nim dźgać. Euronymusowi udało się uciec na klatkę schodową, ale i tam Varg go w końcu dopadł. To działo się dokładnie w tym miejscu. Łącznie Varg zadał mu 23 ciosy. 2 w głowę, 5 w kark i 16 w plecy. Dlaczego Varg posunął się aż do zabójstwa? Oddajmy głos Bartoszowi Cieślakowi z Noise Magazine. Narracja jest taka, że był między nimi konflikt, który eskalował i w którymś momencie jeden z nich zabiłby drugiego, więc Vikernes lubi to przedstawiać w taki sposób, że był to rodzaj obrony. Był atak wyprzedzający, zanim on stał się ofiarą. Ta narracja ma pewne luki, to znaczy jeden z nich nie żyje, a drugi jest mitomanem i konfabulantem, bo tym właśnie jest Varg Vikernes. Zamordował swojego bezbronnego przyjaciela. Ruchy odsiedział wyrok, natomiast do dzisiaj śmieszkuje z tego i żartuje i nie wygląda jak człowiek, który by w jakikolwiek sposób tego żałował. Czy w ogóle Varg miał jakiekolwiek powody, żeby przypuszczać, że Euronymus chce go zabić? I tak, i nie. Euronymus rzeczywiście napadł na przypadkowego człowieka na przystanku. Jest to jedyny jego udokumentowany atak. Ale bardzo często opowiadał, że ma zamiar kogoś zabić. W tych plotkach jest nawet wątek polski, bo podobno nasz rodak, twórca fanzinów o black metalu, przyjechał do Oslo, żeby napisać materiał o Euronymusie i spółce. A jak już przyjechał, to się nie spieszył z wyjazdem i wkurzony Euronymus zaczął go truć ołowiem. Nasz rodak wprawdzie nie umarł, ale bardzo cierpiał i wkrótce potem wyjechał, a słuch po nim zaginął. Ile w tym było prawdy? Bartosz Cieślak podsumował to tak. Varg Vikernes nie był jedynym mitomanem i konfabulantem na tej scenie. Pamiętajmy, że to było zjawisko, które było oparte na budowaniu pewnej otoczki. Natomiast prawdopodobnie najważniejsze dla Varga były historie o tym, że Euronymus maczał palce w śmierci Deda. Że tak naprawdę albo go zabił, albo namówił do samobójstwa. Po to, żeby wypromować siebie i black metal. Varg zresztą twierdził, że podobnie Euronymus chciał zrobić z nim. Że miał plan, żeby go torturować aż do śmierci i wszystko nagrać. Może Euronymus tylko się przechwalał, albo próbował sobie z Vargiem pogrywać, ale tym razem nie wziął chyba pod uwagę, z jaką agresywną i paranoidalną jednostką ma do czynienia. Trzeba jednak zaznaczyć, że część świadków na procesie potwierdziła, że Euronymus rzeczywiście planował pozbyć się Varga. Nie mógł się tylko zdecydować, czy go zabić, czy podłożyć mu obciążające dowody w sprawie podpaleń kościołów i zawiadomić policję. Żeby było ciekawiej do tej układanki, kto chciał kogo zabić, wbija się przy okazji promocji nowej płyty Mayhem Necrobutcher, który w wywiadzie z 2019 roku oświadczył, że on też chciał zabić Euronymusa za to, jak zachowywał się po śmierci Deda, tylko Varg go ubiegł. Zbigniew Zegler skomentował tę rewelację tak. To, że on go chciał zabić, to takie w tej chwili podbijanie bębenka, natomiast to, że był zaskoczony reakcją Euronymusa na samobójstwo Deda. Co więcej, ja czytałem też taki wywiad w jednym z zinów, gdzie Necrobutcher twierdził, że nikt nigdy nie potwierdził, że Ded rzeczywiście sam pociągnął za spust, że on się rzeczywiście pociął, że faktycznie napisał list, ale bardzo często te listy to jest krzyk samobójcy o ratunek, a wcale nie jest powiedziane, że to nie Euronymus pociągnął za spust, ponieważ tak często mówił o tym, że chciałby zobaczyć śmierć człowieka,
tak często mówił o tym, że chciałby zobaczyć zwłoki, że no później ta legenda z wisiorkiem z czaszki Deda, znaczy jeszcze bardziej ostra wersja, gdzie ktoś tam przypuszczał, że Euronymus zrobił najpierw gulasz z resztek mózgu, dopiero później wpadł na to, żeby z czaszki porobić amulety. No to wszystko wskazuje na to, że były przesłanki temu, żeby nie przepadać za Euronymusem przez ten czas od śmierci Deda do śmierci Euronymusa. Ile w tym jest prawdy, no to tylko nekropiciel wie. Jednocześnie pojawiały się też inne teorie na temat motywów Warga. Takie bardziej klasyczne, czyli że chodziło o kobietę lub o pieniądze. Femme fatale w tej historii miała być niejaka Ilsa, która najpierw była z Wargiem, a potem rzuciła go dla Euronymusa. Po premierze filmu Lords of Chaos Warg stwierdził jednak, że to bzdura, bo wszyscy wiedzieli, że Euronymus był gejem. Natomiast jak już wspominał nasz gość, Wargowi zdecydowanie nie należy bezkrytycznie wierzyć. A pieniądze? Jak już powiedziałam wcześniej, Euronymus wisiał Wargowi kasę za tantiemy Burzum. Jak zabicie go miało rozwiązać tę kwestię, nie wiadomo. Pojawiły się też kompletnie absurdalne hipotezy. Na przykład, że Warg był mocno prawicowy i planował wysadzić Blitzhuse, enklawę radykalnej lewicy w Oslo, ale uważał, że Euronymus, który był komunistą, mu na to nie pozwoli, więc musiał się go najpierw pozbyć. Natomiast Necrobatcher ma jeszcze jedną teorię, że za śmierć Euronymusa odpowiada norweska policja. Nie w sensie, że nasłali na niego jakiegoś tajnego rządowego zabójcę. Chodziło o to, że według Necrobatchera po tych sławnych wywiadach musieli obserwować i podsłuchiwać zarówno Euronymusa, jak i Warga, więc na pewno wiedzieli, że ten drugi planuje zabójstwo. Ale uznali, że nie będą interweniować, bo tym sposobem jednego w końcu wsadzą do więzienia, a drugi będzie, no cóż, martwy. A przy okazji rozwalą środowisko. I tu akurat miał rację. Śledztwo i proces. Po bardzo krótkim śledztwie Warg został aresztowany. Przy okazji zatrzymano osoby współodpowiedzialne za palenie kościołów oraz winnego zabójstwa w Lillehammer. To nie było długie i obfitujące w zwroty akcji śledztwo. Warg i Snorre podobno mieli ze sobą rękawiczki, ale z niewyjaśnionych powodów ich nie użyli. Policja szybko znalazła więc odciski palców, jak również kontrakt, którego Warg użył jako pretekstu, żeby wejść do mieszkania Euronymusa. Jak się domyślacie, kontrakt zawierał dane osobowe. Po 12 dniach od zabójstwa Warg i Snorre zostali aresztowani. I tym razem policja nie ograniczyła się do nich, tylko urządziła szeroko zakrojone przesłuchania. Członkowie wewnętrznego kręgu i wszyscy z nimi związani spędzali długie godziny na składaniu zeznań. Część z tych młodych ludzi po prostu nie wytrzymała tego psychicznie i wszystko wyszło na jaw. Palenia, zabójstwo w Lillehammer, bezczeszczenie grobów. 2 maja 1994 roku rozpoczął się proces. Psychiatrzy sądowi orzekli, że nie ma podstaw do uznania Warga za niepoczytalnego. Zresztą wydaje się, że Warg wcale tego nie chciał. Od samego początku twierdził, że jego zachowanie było niezwykle logiczne. On tak naprawdę przecież zabił w samoobronie. Według Warga wydarzenia tamtej sierpniowej nocy wyglądały następująco. Pojechali tam ze Snorre z kontraktem, ale niestety zamiast rozmowy o wspólnych planach muzycznych między Wargiem a Euronymusem wywiązała się kłótnia. Euronymus sięgnął po paralizator, więc Warg nie mógł bezczynnie stać. Sięgnął po nóż, żeby się bronić. Problem w tym, że to się po prostu nie trzymało kupy. Warg przejechał 500 km w nocy, żeby podpisać kontrakt, który mógł odesłać pocztą. Do bagażnika załadowali wraz ze Snorre noże, topór i kij baseballowy. A nawet pożyczyli w Bergen kasetę wideo Szklaną pułapkę 2, żeby zapewnić sobie alibi. Najciekawsze jest to, że gdyby Snorre potwierdził wersję Warga, to sam zostałby uniewinniony, a Warg dostałby krótszy wyrok. Ale Snorre zeznał, że zabójstwo było zaplanowane, a on z powodu traum z dzieciństwa był w totalnym stresie i nie umiał się z tej makabrycznej sytuacji wyplątać. Zapewniał, że może się z Euronymusem nie kumplował, ale na pewno nie życzył mu śmierci. Na procesie zeznawał również ojciec Euronymusa, który twierdził, że jego syn był miłym, uzdolnionym muzycznie chłopakiem,
który jak był młodszy, to grał na skrzypcach i flecie. A ta cała satanistyczna otoczka to była właśnie otoczka. Trudno powiedzieć, czy żył w nieświadomości, czy po prostu desperacko próbował jakoś ochronić pamięć o swoim zamordowanym synu, ale środowisko black metalowe nie potwierdziło jego teorii. Wręcz przeciwnie. Ludzie opowiadali o tym, jak Euronymous snuł wizję torturowania i zabijania. Rodzina przeżyła kolejny szok, kiedy dowiedziała się, że Euronymous był już karany za brutalny atak na mężczyznę na przystanku. Sąd nie miał wątpliwości. Faust dostał 14 lat za zabójstwo w Lillehammer. Snorre 8 lat za współudział w zabójstwie Euronymousa. 21-letni Varg został skazany na 21 lat, co jest najwyższym wymiarem kary w Norwegii, za zabójstwo, podpalenia i posiadanie około 100 kg materiałów wybuchowych i amunicji. Plus w wyniku wyroku z 1998 roku jest winien miastu Oslo kilkadziesiąt milionów koron w ramach odszkodowania za spalone kościoły. Zapytany przez prokuratora, jakie ma odczucia w związku z zabójstwem, Varg odpowiedział krótko. Euronymous jest martwy. Ja żyję. Tyle. Po ogłoszeniu wyroku w Norwegii znowu zapłonęły kościoły, które podpalali fani Varga, żądający uwolnienia swojego idola. W 1994 roku ukazał się również album zespołu Mayhem The Mysteries Dom Satanas. Znajdujący się na nim kawałek Freezing Moon został uznany przez magazyn Kerrang za Most Evil, czyli po polsku najbardziej przepełnione złem nagranie w historii. Słychać na nim bowiem mordercę Varga Vikernesa i jego ofiarę Euronymousa. Black metal żyje. Skandal związany z zabójstwem Euronymousa nie był jednak końcem black metalu. Mimo spustoszenia, które wywołało śmierć Euronymousa i aresztowania, które po nim nastąpiły, black metal przetrwał i ma się dobrze. Sporo zespołów z tamtego czasu nadal gra. Również Mayhem, chociaż z oryginalnego składu został tylko Necrobutcher. Jordan Babula podsumowuje to tak. Norwegia ma dwa narodowe dobra eksportowe i oba są black, czyli ropa naftowa i black metal. A Bartosz Cieślak dodaje. Ta muzyka dzisiaj funkcjonuje w głównym nurcie kultury norweskiej, jest z niej obecna, nikt się jej nie wypiera, nikt nie próbuje udawać, że jej nie ma. Nikt nie wytacza procesów tym ludziom. A jak nasi eksperci oceniają wpływ Mayhem na ten gatunek? Zbigniew Zegler nie ma wątpliwości. Wydaje mi się, że nigdy nie będzie drugiego takiego zespołu, który by funkcjonował jako ten zapalnik, nie powiem prekursor. Prekursorem był Venom czy wspomniany Celtic Frost. Natomiast jeżeli chodzi o tych, od których zaczęła się burza, od których wybuchł ten ogień, który do dzisiaj płonie i cały czas przecież norweski black metal się wyróżnia, to na pewno Mayhem to jest centralna część tego całego zjawiska i to jest zalążek i to jest początek. W podobnym tonie wypowiada się Bartosz Cieślak. Ta gromada tych nawiedzonych dzieciorów kręcących się dookoła sklepu. To jest rewolucja w kulturze. Historia zabójstwa Euronymousa również żyje swoim życiem. W 2018 roku na ekrany kin wszedł inspirowany nią film Władcy Chaosu Lords of Chaos. Fani wciąż snują teorie na forach internetowych. Na Wattpadzie można znaleźć nawet opowiadania o fikcyjnym romansie Euronymousa i Varga. Czy jednak ta sprawa nadal jest tak wstrząsająca i szokująca? Jordan Babula mówi o tym tak. Myślę, że nie można tego bagatelizować, że się nie powinno tego bagatelizować, tak? Że oj, coś tam może było, ale fajna muza, tak? A Bartosz Cieślak dodaje. Więc to bardzo wiele z tych rzeczy po prostu rozpłynęło się w kulturze. One nie mają już chyba takiej siły szokowania i oddziaływania. Ludzie zdążyli pogodzić się z wieloma sprawami, z tym, że te kościoły płonęły, że ktoś zginął. Trochę mnie osobiście boli to, że ludzie tak łatwo zapomnieli, kim jest Varg Vikernes i tak się temu, co on mówi, no, nie zapominając kompletnie, że to jest jednak morderca, którego wina w moim odczuciu nie została odkupiona.
Więc właśnie wyszłam z Steingata 40B. Świeci słońce, co o tej porze roku nie jest takim częstym zjawiskiem w Norwegii. Bartosz Cieślak ma rację. Ta sprawa stała się już częścią popkultury i łatwo zapomnieć, że to nie jest krwawa historyjka budująca mroczną legendę black metalowego zespołu. Ale przecież samobójstwo Deada i płonące kościoły to nie były PR-owe ustawki, żeby mieć jak najmocniejszą okładkę płyty. A kiedy staliśmy na schodach pod mieszkaniem Euronymusa, naprawdę czułam, że tu zginął człowiek. Może nie był najsympatyczniejszym facetem na świecie, ale nie zasłużył na taką śmierć. Podobnie jak jego zabójca nie zasłużył, żeby traktować go jak celebrytę. Empik Go dziękuję za uwagę i zaprasza na kolejne odcinki. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.